19 czerwca, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. I tak jak zapomniałem wspomnieć o tym przy indeksach, tak teraz to zrobię. To już 500. analiza weekendowa, jaka pojawia się właściwie na tym blogu. A już tyle czasu jesteśmy razem wspólnie, także jest kawałek tej historii, no ale dobrze, do rzeczy. Rozpoczynamy oczywiście od spółki Allegro, która w tym tygodniu no, wyrysowała na nowym minimum jakiegoś takiego delikatnego a la Pinbara, no, takie doji z samym dolnym cieniem. No, widać, że tu rynek gdzieś broni, zresztą no, nie czarujmy się, no, jesteśmy gdzieś tutaj w jakiejś końcowej, ale czy ten koniec jest tu, czy będzie jeszcze niżej, no trudno powiedzieć. Jest jakaś końcówka tego, myślę, że co najmniej tego swingu tu od 75, a jak to będzie, no czas pokaże. Na razie nie ma jakichś lepszych wieści, jeśli chodzi o ten rynek spółki Allegro dla inwestorów chcących, że tak powiem, no kupować te akcje. Co możemy zauważyć, jeśli spojrzymy na wykres dzienny? No, na wykresie dziennym, tak jak mówiłem, no albo jesteśmy tutaj gdzieś w rejonie zakończonego jakiegoś swingu spadkowego impulsu i w tej chwili rozpoczynamy jakiś układ, czy to korekty, czy też no jakby nie było, mamy tutaj do czynienia z jakimś zejściem w takim ruchem, bym powiedział, tu od tego miejsca, czyli od 45, od tej tutaj korekty, no, co może być jakimś, nazwijmy, klinem końcowym, ale to, czy damy teraz początek nowego ruchu, no, pierwsze pokonanie maksimum tutaj tej świecy, a więc 21,66, to jest po prostu konieczne, a więc innymi słowy wybicie ostatniego potwierdzonego dołka, bo tak jak już mówiłem, no możemy mieć do czynienia pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, koniec tego, ale musimy najpierw wyjść, a potem korekta nie może wybić tego dołka. No to są podstawy, na które należałoby zwracać uwagę. Co można powiedzieć plusem dla tych, którzy kierują się na przykład wykresami samymi, znaczy samymi świecami? No mamy układ harami, w tej chwili on został, jak gdyby próba jest jego potwierdzenia, bo potwierdzony jeszcze nie został, zamknięcie wypadło, można powiedzieć, idealnie na poziomie tutaj maksimum tej formacji. No jest na tych białych świecach tutaj jak gdyby narasta delikatnie obrót, a więc być może no właśnie szykuje nam się tutaj ruch, który wybija, ale tak jak mówię, musi to wybić. Jeżeli nie, no to teraz może być tutaj, że tu jednak nie było jakoś pierwsza, druga pędząca, tylko pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, jako trzecia, czwarta, piąta. Więc na tą chwilę jeszcze na wykresie dziennym również jest, no nazwijmy, wskazanie na to, że może nowy dołek być. Żeby to się zmieniło, powtarzam, trzeba wybić najpierw 21,66. Kolejna spółka to spółka CD Projekt. Na CD Projekcie w układzie tygodniowym no widzimy, że mamy tutaj jakiś ruch. Doszliśmy do tej strefy tutaj w okolicach 90 zł, a więc tej strefy, którą już wyznaczyliśmy, znaczy wyznaczyliśmy, wskazywana była dużo, dużo wcześniej. Ja przypomnę, że jeżeli ta strefa nie powstrzyma, no to tutaj coraz gęściej, ale to są jednak jakieś różnice cenowe, bo następna strefa jest w okolicy 80 zł, a potem następna w okolicy 60 zł. Tu natomiast na tej strefie, która do której teraz doszliśmy, a więc jest to strefa tutaj wynikająca, może jeszcze pokażę tak dokładniej, tutaj szczyt, wybicie, czyli i zejście korekty, gdzie rozpoczynał się nowy swing, czyli dołek tej korekty, a to jest po prostu no, zasady takie, jak porusza się cena w trendach. To mamy teraz na tej, tutaj przy tej strefie, nawet można powiedzieć wyraźnie, no jest przetestowana jak gdyby połowa tej strefy, to już jest to ciekawe. Mamy tutaj jak gdyby takie doji małe. No i teraz pytanie, czy przerwa przed następnym spadkiem, czy być może jakaś forma, próba odwrócenia. No spójrzmy zatem na wykres dzienny i na wykresie dziennym widzimy, że
Tutaj po utrzymaniu, po wykonaniu tutaj tej korekty mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, więc albo ta czwarta się zakończyła i już będziemy podążali jeszcze na mniejszy dołek, no albo ona jeszcze potrwa i jeszcze jakiś dzień, dwa i dopiero potem nowy dołek, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze jeden dołek powinien być. No i teraz, jeżeli przyjmiemy, że mieliśmy tutaj do czynienia z układem jak gdyby korekty pędzącej, czyli była pierwsza, druga, pędząca, trzecia, to i tak widzimy, że tu jest, chciałoby się powiedzieć trzecia, ale patrząc w całości, no to mamy gdzieś tutaj pierwszą, drugą, trzecią zakończoną klinem. Teraz, jeżeli tu mieliśmy czwartą jako tego całego swingu, no to piąta niewiele brakuje, a więc zejście tutaj na nowy dołek może być w tym ostatnim, w całym swingu, tu od tego miejsca, czyli od poziomu tam gdzieś 180, ile to tutaj jest? 187 zł mniej więcej, tak? To może być cały ten spadek tutaj jak gdyby no, ukończony, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mieliśmy tutaj od tego szczytu, czyli po tej korekcie ABC, od tego szczytu mieliśmy pierwsza, druga i teraz ewentualnie pierwsza, druga, więc tutaj może być koniec tego swingu, ale niekoniecznie koniec całego spadku. Chodzi o to, że po jakiejś korekcie jeszcze raz ten dołek może być testowany. A na tą chwilę, na najbliższe dni nowy dołek, a potem jakiś większy ruch wzrostowy mógłby mieć miejsce. Następna spółka Dino. No Dino na wykresie tygodniowym widzimy kolejna czarna świeca. Mamy teraz taki ala układ, w cudzysłowie powiem, gwiazdy wieczornej, ponieważ no, gwiazda wieczorna po czym? No tutaj nie było żadnego jakiegoś wyraźnego trendu, więc ale taki układ mamy. No jak teraz wybijemy to w cenach zamknięcia, no to najprawdopodobniej wybijemy również ten dołek, zaatakujemy ten dołek i go również wybijemy. Więc to jest teraz dość istotne. Natomiast patrząc na wykres dzienny, mamy drugi istotny element, a więc widzimy tu po tym pierwszym ruchu impulsowym mamy A, trójka do góry, więc być może A, B, C. Teraz jest to C ewentualnie w układzie 1 do 1. Warto zobaczyć, bo gdyby po nowym tygodniu doszło tutaj do ruchu w postaci białej świecy, no to wybicie poziomu tutaj 309, 310 byłoby takim swingowym sygnałem kupna do fali trzeciej po tym układzie korekty pędzącej. A cofając się jeszcze bardziej, no to mamy jakiś impuls, korekta nie wybijająca dołka i teraz impuls, korekta pędząca, no to należałoby się spodziewać, że jeżeli tutaj rynek zawróci, no to będziemy mieli nie tylko trzecią, jak gdyby tu w tym wydaniu, czyli pierwsza, druga pędząca i trzecia, ale trzecią też w tym wydaniu, pierwsza, druga i trzecia, a też może być pierwsza, druga, pierwsza, druga, pierwsza, druga i trzecia, albo też i zwykła po prostu najzwyklejsza korekta A, B i C. Ale jakby na to nie spojrzeć, wybicie poziomu 309 będzie swingowym sygnałem kupna, który powinien według mojej oceny zaprowadzić co najmniej na 350 tutaj w te okolice, jeszcze bardziej prawdopodobne okolice 370, a całkiem możliwe na poziomy wyższe i wybicie tego szczytu. Bo przypominam, że w układzie tym tutaj dłuższym mamy A, B i C, nic ponadto. A teraz mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu i idziemy dalej w tym kierunku. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM-ie duża, no spadkowa czarna świeca po tym układzie tutaj objęcia potwierdzonym. Teraz schodzimy w dół. Pytanie, czy jest to tylko korekta, czy jest to, no to było korektą i teraz spadamy na nowe dołki. No, strefa jak najbardziej odpowiednia do zmiany kierunku, ale zobaczmy to, jak wygląda na dziennym. No i na dziennym mamy tutaj ruch, który mógłby być ewentualnie impulsem, a więc nie jest wykluczone, że będziemy robili teraz ruch korekcyjny w tego impulsu i następnie kolejny drugi ruch gdzieś powiedzmy chociażby tutaj do tej strefy na 160, a być może i na do strefy na 175. Dlaczego mówię jako korekcyjny tego tutaj swingu? No bo z drugiej strony brakuje, że tutaj mamy też jakiś spadek, korekta, impuls. I wydawałoby się, że no powinno coś, nazwijmy to dalej pójść jeszcze.
Jak tu spojrzymy, to też mamy oczywiście, można by było powiedzieć A, B i C i to tego całego, spadek do 61, no ale dobre czasy takie naprawdę w średnim terminie to potrzebują jeszcze większego wzrostu, więc dlatego też mówię, no trzeba podchodzić z ostrożnością, ponieważ może być pierwsza, druga, trzecia i teraz mimo wszystko jakaś fala jeszcze tu to jako czwarta i piąta zejście na dołek, więc spokojnie trzeba czekać. Jeżeli cena będzie spadała i wyhamuje przed tym dołkiem, odwróci, da nam jakieś wskazania, no to będzie to moment do możliwości do próby, tak jak mówię, do ruchu co atakującego 175, a być może do fali trzeciej, pierwszego większego impulsu po tej całej korekcie spadkowej, jaka miała miejsce do tej pory. Chociaż tak naprawdę to patrząc na miedź samą jako miedź, nie KGHM, ale miedź, tam to tak by wyglądało, jakby tutaj ten rynek mimo wszystko chciał atakować i schodzić na nowe dołki. No pamiętajmy, że tu, jeżeli to, co tutaj mu można przedstawić, ewentualnie jakiś taki no nazwijmy impuls, to jak się będziemy zagłębiali na niższe interwały, to zobaczymy tych korek tutaj taką masę, że faktycznie bliżej to od tej strony patrząc do układu korekcyjnego. No a korekta do zniesienia 50% fali trzeciej jak najbardziej pasuje do fali czwartej, a więc to jest element, który może powodować, że schodzimy. To, że schodzimy w dół, to jest no, najbardziej pewne i prawdopodobne, tak? To, że schodzimy w dół w celu wybicia tego dołka, no, jest dalej bardzo mocno prawdopodobne. Więc dlatego tylko i wyłącznie zatrzymanie i dopiero zatrzymanie powyżej tego dołka i odwrócenie tej tendencji w jakiś jednoznaczny, może nie jednoznaczny, ale mocny sposób daje prawo, znaczy, że tak powiem, daje prawo do kupna, do myślenia o ewentualnych wzrostach. W tej chwili jesteśmy cały czas w tym, jak gdyby nazwijmy, w tendencji, w trendzie spadkowym, a to niewielkie, że tak powiem, no, wskazanie na możliwość wzrostów, no to jest ten element, który spowodował, że rynek poszedł do góry i wybił tutaj ten szczyt. Tak? To jest tylko ten jedyny element. Kolejna to PKO SA. Na PKO SA mamy Doji tuż nad tym dołkiem. No można powiedzieć, że będzie utrzymana, ale powiem szczerze, że jak się tak patrzy teraz na ten wykres i widzi się to, co tutaj jak gdyby jest, no to tak jak powiedziałem, jest to 61,8%, czyli taki, no nazwijmy to poziom geometryczny, który często lubi powstrzymywać spadki, ale tu tak naprawdę ciężko dopatrzeć się jakiejś wyraźnej strefy. Jest tutaj cień, a więc tutaj jest jakaś, ale to mówię. Teraz moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że mimo wszystko schodzimy atakować ten dołek, a jeżeli go wybijemy, no to najprawdopodobniej nie 61,8%, tylko mimo wszystko do tej strefy, która ma swoje wskazania, czyli tutaj do okolic 60. Tu jest jakaś strefa, która została wybita, mały retest był i teraz rynek do niej powinien zdążać. Jeżeli wybiliśmy tutaj dołek tej strefy, powinniśmy podążać do następnej, a ta następna, no w najlepszym wypadku wydawałaby się gdzieś w okolicy tutaj, tak? Czyli szczyt jakiegoś ruchu, dołek, korekta, znaczy się korekta, wybicie, retest, czyli tutaj okolice 67 to jest taki najmniejszy moim zdaniem wskaz na po wybiciu tego dołka, a najbardziej prawdopodobne wydaje mi się zejście tutaj do okolic 60 zł. Teraz patrząc w stronę geometrycznej, po tym całym wzroście mieliśmy pierwsze zejście do poziomu 50, więc no 61 zawsze by mogło być, ale no jeżeli nie 50, no to 78 albo 88,6, a to jest tutaj 78 jest ważna strefa, jak się coś gorszego na świecie zadzieje, no to będzie też i pewno 88 też umotywowane strefą cenową. No, tak w tych rejonach tutaj mamy też, ale tu moim zdaniem, jeżeli najprawdopodobniej, no duża szansa jest na to, że będzie wybijany ten dołek, no to tutaj, jeżeli się zatrzyma, to bezapelacyjnie, no chcąc myśleć o wzrostach, potem róg musiałby być wybijający to. Dopóki nie wybijemy tych poziomów tutaj, to wybicie, nawet zatrzymanie na 61, to jest tylko wskaz na korektę.
Patrząc teraz na wykres dzienny, no to widzimy tutaj podobną sytuację do indeksu, z tym, że tutaj by można było według mnie rozbić na coś takiego, pierwsza, druga, teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeżeli wybijemy ten dołek, no to widzimy, że będziemy mieli piątą, a razem jest tylko pierwsza, druga, trzecia, a więc to pokazuje, że jeszcze potem powinniśmy dalej, jeszcze powinniśmy coś tam spadać, tak, niżej, więc no tutaj jak najbardziej. Może z tego wykresu bardziej by tutaj pasowało zejście do tych poziomów około 67, tak? Nie do tych niższych 60, ale do tych 67. No ale to wszystko i tak wskazuje, że dalej jeszcze powinniśmy mimo wszystko spadać. PKN. No PKN tutaj teraz kolejna czarna świeca i co ona nam mówi? No zobaczmy, w tym dłuższym terminie, no mamy ruch do góry, na dół, tak? Nie wybijający ostatniego potwierdzonego szczytu największej korekty. To jest prawda. A więc co należałoby sądzić, że jeżeli tak, no to najprawdopodobniej to, co tutaj się teraz dzieje, będzie korektą tego ruchu. Ale ta korekta może jeszcze potrwać. I teraz patrząc od tej strony, no to mamy dołek, szczyt, dołek, niższy szczyt, niższy dołek, niższy szczyt. Idziemy dalej. Teraz konsolidacja, z której się wybijamy, no najprawdopodobniej idzie nam kierunek na atak tego poziomu tutaj 60, a w związku z tym, że tutaj jest atak, byłby, nazwijmy, będziemy atakować najprawdopodobniej to, no to należy się liczyć z tym, że zejdziemy na niższe poziomy, a te niższe poziomy to tutaj tuż pod zniesieniem 61,853, a moim zdaniem są duże prawdopodobieństwo też i na zejście jeszcze niżej, już też jeszcze za chwilę dopowiem dlaczego, za momencik. Jak widzimy 78, bo tutaj jak zejście do 50, to mamy 78 i 88,6 sobie też jeszcze zaznaczmy i 88,6 pokrywa nam się ze strefą na koronę, tak? Więc widzimy, że potencjał do spadku jest mocny, a czemu tak na to patrzeć? No powiem szczerze, nie wiem czemu tak na to patrzeć, ale nie wiem na jakiej bazie by to miało być, ale na ropie, jako na ropie ukształtowało się coś, co pokazuje na wykresie dziennym możliwość wykonania całkowicie pełnej piątki. No tu zresztą będzie widać może, to ja zrobię na chwileczkę i pokażę o co mi chodzi. O, zobaczmy, to jest ropa. Spróbuję tu zrobić wykres miesięczny. Zobaczmy. Tu powiększymy teraz przybliżenie. Jeszcze przybliżenie. Jeszcze przybliżenie, żeby było widać dokładnie. O. Mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta zakończona tym długim pinbarem. Teraz rynek poszedł do góry, ale go nie wybił. Przejdźmy na wykres niższy, na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym widzimy zejście tutaj na dół i teraz do góry poszło trójką A, B i C. Jeżeli teraz weźmiemy tak, to co najmniej ten ostatni impuls, który ja określiłem jako, nazwijmy na miesięcznym, jako pala piąta, to w tym ostatnim impulsie mieliśmy zejście do zniesienia 50%. Teraz pójście trójką do góry bez wybicia dołka. Teraz widzimy, ten tydzień zakończył się wyraźną świecą spadkową. Mamy tutaj gwiazdę wieczorną, no dość potężną, dość mocną. A więc oczywiście korekta jakaś możliwa, ale wydaje się, że ten ruch do góry zakończony. A skoro mieliśmy do 50 zejście, no to no, oczywiście w najmniejszym wydaniu do 61 to jest 88 dolarów za baryłkę, a przypomnę, że jeszcze w środę było 120 i 125 prawie. I teraz, a jeżeli nie, no to zejście do 78,6, co ma jeszcze dodatkowy jeden element, że tak powiem, skłaniający do tego, a mianowicie to jest ta silna strefa, która, zobaczmy, ona była tutaj przejechana, ale teraz po wyjściu wydaje się, że bardzo prawdopodobnym jest zejście, a to jest poziom 76 dolarów za ropę. Jeżeli mieliśmy 125, a 76 byśmy mieli, to jest 50 dolarów, no to jest spadek, ja nie wiem, to tam by było 40%? Nie wiem, co by miało, dlaczego by tak miało się stać, no ale wykres pokazuje, że to wcale nie jest jakiś szalony, że tak powiem,
wywiz, tylko no tak wykres pokazuje, że takie jak najbardziej opcje, do 80 paru spadek, a może nawet i do 70 paru. Nie wspominając już o jakiejś w dłuższym czasie korekcie całego impulsu, który ukształtował się na wykresie miesięcznym. Ale to, co wydaje się bardzo realne i to wybicie teraz z tej konsolidacji, no mówię, wskazuje wszystko, mamy coraz niższe szczyty, niższe dołki, wskazuje wybijanie tych poziomów tutaj 61 zł za akcję PKN-u, a skoro to wybite, no to co najmniej musimy zejść do 53, a moim zdaniem tutaj jest duża szansa na to, że będzie PKN schodził do 40 zł. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale tak to wygląda. Dobra, następna, PKO BP. No tu widzimy dołek już, tak jak na PKO nie, to tak już tu jest wybity. I no jest oczywiście, jest podaż, tak, no jest ten dołek, jest cały czas ta strefa, ale no wydaje się, że skoro jest wybity, to tu już nie będzie zatrzymania, zwłaszcza, że ten pierwszy ruch poszedł do 23, znaczy się tutaj, przepraszam, bo ten szczyt jest tu, stąd tu poszedł do 50, poszła korekta, no więc co najmniej zejście do 78,6, tu też widzimy silną strefę wsparcia, a więc do 25 zł tutaj, no według mnie spadek jest jak najbardziej realny, a gdyby coś się całkiem działo, to i zejście do strefy na koronę, czyli do okolic 20 zł, też jest jak gdyby w zasięgu i też w układzie 50 na 88, czyli też geometria. Moim zdaniem tak należy patrzeć, że banki, no niestety, ale dołki jeszcze nie mają. I teraz znowu, patrząc tutaj od strony tego całego układu, no to tu nam, to nam trochę rozjaśnia, tak? No bo jeżeli jeden bank duży zrobił, to drugi bank duży, a jeżeli dwa banki, które bardzo podobne działają, mają wpływ na indeksy, to indeksy to samo. I zobaczmy, ten bank, korekta, no jeżeli nawet pierwsza, druga, trzecia, tu się buduje jakaś czwarta. I teraz ta czwarta, która w tej chwili no wydaje się być zbyt taka, no znaczy się, no to jest w tej chwili taka luźna korekta prosta, która mogłaby zakończyć, ale moim zdaniem to co mówiłem przy indeksach, ten spadek obliguje, albo nie, może nie, złe słowo obliguje, ale daje poważne szanse na to, że fala czwarta jednak będzie falą pędzącą. A więc tutaj można się spodziewać zejścia, może jeszcze jedne korekty i dalej zejścia. A więc ten poziom pierwszy, o którym wspomniałem przed chwilą z wykresu tygodniowego, te okolice 25 zł, to jest jak najbardziej realny poziom. To jest jak najbardziej realny poziom, tak? Tutaj nie ma co mówić, że nie. Tu wszystko ma prawo mieć miejsce. A to tylko ten bank PKO BP pokazuje, i to należy sobie przyjąć, że w większości, czyli pozostałe banki, jak i również indeksy, które mają zbliżone te wykresy, no przekreśla jak gdyby szansę na to, aby była tutaj impuls i korekta nieregularna, bo tu widzimy, że tu już nie ma tego, no nie może być, tak? To, co najbardziej prawdopodobne wydawało się, zresztą tutaj mówiłem, że na BKO BP tutaj jest dojście tylko wyjście jedynką i to właśnie to sugerowało, że to pójdzie równo nowe dołki. Na innych, na PKO SA i na indeksie tutaj jak gdyby trójką wyszło, dawało tą szansę małą na to, co mówię, że wspominałem o tej możliwości korekty nieregularnej, zatrzymaniu przed tym dołkiem, ale PKO BP pokazuje, że to raczej tak nie będzie. I teraz no mówię, no jesteśmy, albo też możemy mieć pierwsza, druga, teraz tu pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta skończy się, więc koniec fali trzeciej, czwarta, jeszcze piąta. Także mówię, jeszcze dołki na PKO BP przed nami, a z wykresu tygodniowego wyglądałoby to na to, że co najmniej do tych 25 zł powinny spadać. No i na koniec PZU, który ma w tym tygodniu czarną, białą świeczkę, taką małą, jak gdyby próbującą powstrzymać te spadki z delikatnym naruszeniem tutaj tego dolnego dołka, no ale patrząc od tej strony, to mamy wzrost i na tę chwilę korektę tylko, tak? A, B i C. Wyjście delikatne poniżej, czyli C wypełnione może być, jak gdyby, no i rynek rusza do góry. No to spójrzmy teraz na wykres dzienny. No i na wykresie dziennym widzimy, że tutaj po tym ruchu, który mówię, to był jedyny, dla mnie jedyna spółka, która tak się rzucała, że największe szanse na to, że to jest impuls wybijający ten ostatni potwierdzony szczyt. Teraz zejście na dół ewidentną korektą, no bez wybicia tego dołka. To, co poszło do góry, no być może, no bo też tutaj przez te cienie trudno jest mi powiedzieć, ale mógłby być impuls wybijający też ostatni potwierdzony szczyt największej korekty. No i teraz co? Nie było tego widać, że to jednak był układ A, B pędząca, czyli to, co najbardziej wydawało się dla mnie prawdopodobne, że
Trójka tu jest do góry, wybijająca, ale trójka. No i teraz zejście na nowy dołek. I to zejście na nowy dołek, no albo była pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I teraz jesteśmy w czwartej i jeszcze powinna być piąta. No a gdyby miała być tutaj, że tu była pędząca, no to wtedy ewentualnie mógłby być koniec. No ale ten koniec teraz, tu od tej strony patrząc, to po pierwsze, nie ma prawa już wybić tego dołka, gdyby miał być koniec, a po drugie, powinien podążać do wybicia 32. Tu już mamy ostatni potwierdzony szczyt, jak gdyby wybity. Więc w takim małym układzie zejście i brak wybicia tego dołka byłby pierwszym sygnałem, który mógłby na przykład pokusić się, pokusić niektórych o zakup na przykład akcji czy kontraktów na PKOB, na PZU, chociażby z celem na te okolice właśnie 32 zł, gdzieś tutaj do tego. Natomiast jeżeli mamy myśleć, że po tym impulsie była korekta i ta korekta dobiegła końca, no to musimy wybić najpierw te 33,5. No bez tego nie ma nic, bo wszystko to, co do góry, może być korektą i dalszy spadek jak najbardziej by mógł być. Aczkolwiek tak jak mówię, tu wygląda impuls. Dlatego, no co możemy, jak to ja widzę, poszedł po nieudanym ewentualnej próbie kupna, poszedł nowy dołek, no to teraz czekamy na kolejny sygnał, tak? Na kolejny sygnał, a kolejny sygnał w tym takim wydaniu, jaki ja preferuję, no to jest no ewentualnie sama formacja, no to na szybki hazard, taki bardziej spekulacyjny ruch, no jest jakiś powód, że można próbować, ale pamiętajmy, na tym wzroście większy obrót, moim zdaniem raczej zejście na niższe poziomy i to się okaże, bo może się okazać, że zejście na niższe poziomy z wybiciem tego będzie również wiązało się z wybiciem tego. Czyli tu jednak jakiś układ, tylko korekty i znowu schodzimy niżej. A jeżeli schodzimy niżej, no to tak jak mówiłem na wykresie tygodniowym, tutaj jest zejście do okolic 27 zł, gdzie mamy zniesienie 61 tego wszystkiego, no i też wyraźną strefę wsparcia. Nic dodać, nic ująć. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG.